Kiedy pytamy ludzi o to, jak się świat zmienił w ciągu ostatnich setek lat, czy nawet tysięcy lat, to bardzo często mówią o tym, że zmienił się na gorsze, że człowiek jest gorszy niż był kiedyś. W istocie jest dokładnie odwrotnie. Jeśli popatrzymy na to, jak bardzo nasi przodkowie silnie byli zaangażowani w różnego rodzaju wojny, jak krwawe to były wojny, to okazuje się, że pomimo tych wszystkich wydarzeń, o których mówiliśmy przed momentem, pomimo wojny, która się toczy tuż za naszą granicą, de facto współczesna ludzkość jest niesłychanie pokojowa. Jeśli popatrzymy na wojny, które toczyły się pomiędzy plemionami wtedy, kiedy dopiero kształtowała się cywilizacja, to straty po przegranej wojnie w plemieniu, które je przegrało, wynosiły około 60%. A zatem gdybyśmy takie standardy przykładali na przykład do II wojny światowej, to okazałoby się, że w II wojnie światowej, przepraszam za to sformułowanie, powinno zginąć 2 miliardy ludzi. Oczywiście II wojna światowa była ogromną tragedią, była hekatombą, ale nie w takich wartościach, o których mówiłem przed momentem. A zatem człowiek jako człowiek się poprawia, choć trudno jest w to uwierzyć. Ale rzeczywiście agresja jest pewnym przyrodzonym elementem naszej działalności, choć trzeba podkreślić, że raczej agresja jest charakterystyczna dla mężczyzn. Kiedy popatrzy się na różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami, to właśnie mężczyźni są tymi, którzy dużo częściej używają agresji jako narzędzia do osiągania swoich celów. Trudno też nie zapytać, będąc świeżo po wizycie w sali kinowej, obejrzeniu filmu o człowieku, który zmienił też świat, myślę o bombie atomowej. No i wracam właśnie do tego mojego pytania o tę destrukcję, bo no, tego się nie da chyba z naszego umysłu, tak jak wam powiedział, wyplenić. Mówimy oczywiście o Robercie Oppenheimerze i mówimy o filmie Oppenheimer, który rzeczywiście dość ciekawie pokazuje to, co się działo w człowieku, który zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. Zwróćmy uwagę, że mówimy tutaj dla tych wszystkich, którzy jeszcze Oppenheimera nie widzieli, proszę ten błąd oczywiście nadrobić, ale Oppenheimer pokazuje, że ktoś, kto najpierw myśli o pewnym wynalazku, o bombie atomowej, jako narzędziu do zakończenia wojny, nagle orientuje się, że to może być narzędzie, które wcale nie musi być schowane do lamusa, które wcale nie musi być potraktowane jako coś, co należy teraz zamknąć i nigdy więcej tego nie używać. A zatem taka refleksja, którą mamy, taka autorefleksja, jak w przypadku Oppenheimera, która mówi o tym, że zrobiłem coś, co może być użyte przeciwko ludzkości, to także jest rzecz charakterystyczna dopiero dla naszych czasów. Wcześniej tego rodzaju rzeczy raczej nie było. Ktoś, kto wymyślił kuszę, a więc w średniowieczu jedną z najbardziej śmiercionośnych broni, albo trebusz, albo jakiekolwiek inne machiny oblężnicze, raczej nie zadawał sobie pytania, o mój Boże, jak teraz mój wynalazek zostanie źle wykorzystany. A zatem podkreślę, jesteśmy coraz lepsi, co oczywiście nie oznacza, że nie ma wielu rzeczy do poprawy.